Polski Ośrodek Kultury podpisał umowę na organizację festiwalu z agencją Go Ahead, czyli ze stałym partnerem. Sytuacja jest zdecydowanie odmienna od lat poprzednich, z tego względu, że w tym roku Jarocinski Ośrodek Kultury będzie występował jako oficjalny partner festiwalu, co będzie się łączyło też z wypełnieniem konkretnych określonych umowy obowiązków. Szczegóły jakby dotyczące umowy, która została podpisana, w tym także terminu festiwalu oraz artystów, będę mogła Państwu, że tak powiem, udostępnić, ujawnić w chwili, kiedy będą podpisane umowy na wynajem terenów sportowych ze spółką Sport lub innych terenów, ponieważ rozmowy nadal są prowadzone, no miejmy nadzieję, że zakończą się niedługo. Tak? A właściwie w jakiej roli dzisiaj Pan występuje tutaj na tej konferencji? Jako pełniący obowiązki burmistrza. A dzisiaj Pan jest na urlopie przecież. Ale wie Pan, ta funkcja burmistrza pełniącego obowiązki, bez względu na to, czy ma urlop, czy nie, musi ciągle wykonywać swoje zadania.